Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać sobie o możliwości skonfigurowania konta poczty elektronicznej w naszym telefonie komórkowym. O zaletach i przydatności poczty elektronicznej nikogo zapewniać nie trzeba. Za to na zwrócenie szczególnej uwagi zasługuje możliwość mobilnego z niej korzystania. Obecnie nie musimy się już ograniczać do na przykład komputera w domu, który często bywa zajęty przez naszych domowników. Nie musimy czekać na powrót do domu, by odczytać wiadomości na przykład z list dyskusyjnych. Jeśli akurat czekamy na jakiś ważny e-mail lub taki właśnie e-mail musimy akurat szybko wysłać, a komputer z udźwiękowieniem jest poza naszym zasięgiem, to z pomocą zawsze chętnie przyjdzie nam nasz telefon komórkowy. Ponieważ większość z nas używa komórek z systemem operacyjnym Symbian, postaram się dzisiaj zademonstrować, jak w takich telefonach skonfigurować skrzynkę poczty elektronicznej. Będziemy do tego potrzebować oprócz udźwiękowionego telefonu, konta e-mail z loginem i hasłem oraz nazw serwerów poczty przychodzącej i poczty wychodzącej, czyli serwerów SMTP i serwerów POP3. Nazwy te są podawane przy zakładaniu konta e-mail. Jeśli posiadacie już skonfigurowane konto pocztowe w jakimś tam programie pocztowym, to na pewno odnajdziecie te informacje we właściwościach waszego konta pocztowego. Skoro już wszystkie te informacje posiadamy, powinniśmy wejść do folderu wiadomości. Jeśli w naszym telefonie nic nie zmienialiśmy, to wystarczy, że jeszcze przed wejściem do głównego menu naciśniemy klawisz F1. Powinien otworzyć nam się folder wiadomości. Wygaszacz. Okno orange. Poniedziałek wśród wiadomości. Okno wiadomości. Nowa wiadomość. 1 z 8. No i teraz mamy oczywiście do czynienia z klasycznym menu w tym folderze, czyli nowa wiadomość, skrzynka odbiorcza. Skrzynka odbiorcza. 2 z 8. Moje foldery i to, co nas interesuje dzisiaj, skrzynka pocztowa, 4, to kolejna pozycja, czyli skrzynka pocztowa. Ja na potrzeby podcastu część skrótów wyświetlanych przez mój telefon, na przykład skrz.pocztowa, zaetykietowałem sobie w TOKSie, korzystając z jego słowników. Tak więc część skrótów, które normalnie by TOKS odczytywał, będą odczytywane pełną nazwą, ale oczywiście wszystkie pozycje, jak słyszycie, że to jest pozycja na przykład 5 z 8, u was będą wyświetlane w tym samym miejscu. My wchodzimy sobie do skrzynki pocztowej i jak tylko do niej wejdziemy, będzie chciał się nam uruchomić kreator. Kreator tworzenia nowej skrzynki, ponieważ dostaliśmy informację, że żadna skrzynka pocztowa nie została skonfigurowana, kreator proponuje nam pomoc. My na tą pomoc się zgadzamy. Będzie to 6 krótkich podstawowych kroków. I aby się zgodzić, naciskamy klawisz F1. Tak. Okno skrzynka pocztowa. Kreator ustawień skrzynki pocztowej pozwala określić skrzynki pocztowe do użytku w telefonie. Aby ukryć wyskakujący tekst, naciśnij dowolny klawisz. No więc naciskamy F1. Start. Strona 1.6. Typ skrzynki pocztowej IMAP412. Tu mamy dwie pozycje do wyboru. Musimy wybrać, jakiej skrzynki pocztowej chcemy używać. Czy będziemy korzystać z protokołu IMAP, czy z protokołu POP3. Typ skrzynki pocztowej POP322. My sobie wybierzemy POP3. Na wybranej pozycji naciskamy klawisz wyboru, czyli joystick, środkowy klawisz joysticka. Wybierz.
typ skrzynki pocztowej zaznaczony POP322. Po zaznaczeniu naciskamy klawisz F1, potwierdzając naszą decyzję. Następna. Mój adres e-mail. Małpa. Mój adres e-mail. Mamy już tutaj małpkę wpisaną. Małpa. Możemy to sobie sprawdzić strzałeczkami. Małpa. Tak więc wpisujemy tylko sam adres e-mail. Ja posłużę się na potrzeby podcastu moim kontem. Nie wiem, czy już zwróciliście uwagę, ale podczas wpisywania tekstu nie są dostępne polskie literki. Czyli na przykład jak pisałem literkę O, klawisz numer 6 naciskałem tylko trzykrotnie. Małpa. I wpiszmy sobie jeszcze nazwę serwera. Cały adres mamy wpisany poprawnie, więc naciskamy klawisz F1, aby kontynuować. Następna. Serw poczty przych. Tekst WPPL. Małe. Serwer poczty przychodzącej. W tym przypadku jest to serwer pop3.wpp.pl. Tutaj mamy już końcówkę dopisaną, czyli .wpp.pl. Oczywiście każdy, kto będzie sobie z Was zakładał konto, musi sprawdzić sobie, jakie ma serwery POP3 i SMTP poczty przychodzącej i wychodzącej. Jest to bardzo ważna informacja. Ja więc sobie tutaj wpiszę POP3. Wszystko ok, więc dajemy klawisz F1, aby kontynuować. Następna. Serwer pocztowych. Tekst WPPL. Serwer poczty wychodzące. Jest to serwer SMTP. I ponieważ słyszymy, że już mamy resztę wpisaną, to tylko wpisujemy sobie samo to SMTP. Okej, okay, więc F1. Następna. Strona 5 szóstych. Używ. Punkt dostępu. Zaznaczone zawsze pytaj. 1 z 8. I teraz wybieramy sobie punkt dostępu. To jest istotna informacja bardzo, ale mnie osobiście wydaje się, że najlepiej będzie ustalić sobie domyślnie tę opcję, która jest zaznaczona, czyli aby za każdym razem program... Używ. Punkt dostępu. Zaznaczone zawsze pytaj. Za każdym razem nas pytał, ponieważ mamy każdy z nas różne telefony. Jeśli ktoś posiada telefon z Wi-Fi, to wiadomo, że chętniej będzie korzystał z Wi-Fi, nie płacąc za transfer, niż z jakichś połączeń GPRS czy jakichś szybszych, za które trzeba płacić. No tu już, że tak powiem, kwestia jest do wyboru, bo oczywiście potem... Mamy wszystkie punkty dostępu, które mamy stworzone w naszym telefonie, ale my zostawimy sobie pierwszą pozycję, zawsze pytaj, bo tak jest najwygodniej według mnie. Następna, nazwa skrzynka pocztowej, tekst WP, małe. Nazwa skrzynki pocztowej. Tutaj wpisujemy sobie nazwę, jaka będzie wyświetlana w naszym folderze wiadomości. Czyli może zamiast WP, ja wpiszę sobie imię i nazwisko, albo po prostu nazwę konta. To jest najpraktyczniejsza chyba forma wpisywania nazwy samego konta.
ponieważ jeśli będziemy chcieli mieć więcej kont, łatwiej będzie nam się połapać, które konto jest które. No i na zakończenie kreatora naciskamy ponownie klawisz F1. Zakończ. Ustawienia skrzynki pocztowej skompletowane. Można je zobaczyć i edytów w ustaw e-mail. Okej. F1 nacisnąłem. Okno wiadomości. Jak usłyszeliśmy, ustawienia naszej skrzynki możemy sobie zobaczyć w ustawieniach. Witek, Piotr, 4-8. I teraz już chodzę w tej chwili po folderze wiadomości i widzimy, że po folderze moje foldery już zamiast skrzynki pocztowej mamy Witek Piotr. My sobie wejdziemy w te ustawienia, o jakich wspominał kreator, ponieważ nie wprowadziliśmy jeszcze wszystkich niezbędnych danych i ustawień naszego konta. Zatem wchodzimy w opcję i pójdziemy sobie szybciej w górę w ustawienia. Okno ustawienia. Wiadomość SMS1. Teraz wybieramy rodzaj wiadomości, które będziemy chcieli ustawiać. Wiadomości e-mail jako trzecia pozycja. Wybierz okno e-mail, skrzynki pocztowe 1-2. No i tu po kolei będziemy sobie przeglądać wszystkie opcje. Witek Piotr 2-2. Widzimy, że mamy skrzynkę w użyciu Witek Piotr. Jeśli będziemy mieli więcej skrzynek skonfigurowanych pocztowych, to w tym miejscu będziemy sobie wybierać tą tak zwaną domyślną skrzynkę na drugiej pozycji ustawień, ale nas interesuje skrzynki pierwsza. Pocztowe, 1-2. Skrzynki pocztowe. Wybierz okno skrzynka pocztowe. Witek Piotr 1-1. Witek Piotr. Opcja. Mamy tylko jedną i ją otwieramy. Wybierz okno Witek Piotr. Ustawienia połączeń 1-4. No i tu mamy cztery opcje. Pierwsza to ustawienia połączeń. Wejdźmy zatem w tą opcję klawiszem wyboru. Przechodzące wiadomości e-mail 1-2. I tu mamy dwie pozycje. Przechodzące wiadomości e-mail i wiadomości e-mail wychodzące. Przechodzące wiadomości e-mail 2-2. Wejdziemy sobie w obie te opcje, ponieważ w obu musimy podać hasło. Wybierz. Tak śmiesznie to jest zrobione. 1-9. Nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika. Tekst. Więc małe. Wpisujemy to, co jest przed małpką w naszym adresie poczty elektronicznej. Tutaj oczywiście polskie literki też się nie wyświetlają, więc krócej piszemy. Okej. Nazwa użytkownika Witek Piotr 1-9. Hasło 2-9. Następna pozycja hasło. Otwieramy za każdym razem pole edycyjne klawiszem wyboru. Wybierz hasło. Tekst. I wpisujemy hasło. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Gwiazdka. Okej. I dajemy F1. Okej. Hasło gwiazdka 29. Serw poczty przy kolejna pozycja. Serwery poczty przychodzącej. Jak widać, mamy wpisane ustawienia, które podaliśmy w kreatorze. Używ punkt dostępu zawsze pytaj gwiazdka 49. Tu też kolejne ustawienie z kreatora. Nazwa skrzynka pocztowej Witek Piotr 5-9. Nazwa skrzynki pocztowej. Skrzynki pocztowej POP369. Zabezpiecz porty wyłączone 7-9. Port domyślny 8-9. Zabezpiecz logow APO wyłączone 9-9. No więcej ustawień tutaj zmieniać nie trzeba. Dla nas najistotniejsze jest, abyśmy podali nazwę użytkownika i hasło do naszej skrzynki pocztowej. Wracamy się klawiszem F2. Wróć. Przychodzące wiadomości e-mail 1-2. I przełączamy się strzałką w dół na wychodzące wiadomości e-mail. Wybierz. Mój adres e-mail Witek Piotr Małpa WPPL gwiazdka 1-7. Adres mamy podany. Nazwa użytkownika 2-7. Nazwę musimy znowu wpisać. Nazwa użytkownika. Tekst małe. W-G-H-I-T-Z-E-J-K. P-G-H-I-N-N-O-6-6-N-N-O-T-P-N-R. No właśnie sześć, się zagalopowałem. Witek Piotr. Dobra. Okay. Nazwa użytkownika Witek Piotr. Ponownie hasło. 7. Wybierz hasło. Tekst małe.
Gwiazdka. Okej, hasło wpisane. Gwiazdka. No, kolejne ustawienia są podobne jak wcześniejsze i już wszystkie wpisane, także nic nie trzeba dopisywać. Zabezpiecz porty wyłączone. Więc wracamy klawiszem F2. Wychodzące wiadomości e-mail 2 z 2. I znowu wskakujemy o jedną pozycję w menu. Wracamy także klawiszem F2. Wróć. Ustawienia połączeń 1 z 4. I tu te cztery podstawowe ustawienia. W pierwsze już tutaj ustawienia połączeń byliśmy, więc patrzymy, co jest drugie. Ustaw użytkownika 2 z 4. Ustaw użytkownika, czyli ustawienia użytkownika. Wchodzimy w klawiszem wybory. Moje nazwisko. Tu mamy 5 opcji. Moje nazwisko to będzie to, co będzie wyświetlało się u odbiorcy, do którego będziemy wysyłać nasz e-mail. Więc wpiszmy sobie tutaj może normalnie nasze imię i nazwisko. Już słyszeliście, są polskie literki. Potwierdzamy wpis klawiszem F1. Wyślij wiadomość natychmiast. Tutaj możemy sobie ustawić, czy wiadomość chcemy wysyłać dopiero hurtem, wszystkie razem wiadomości, na przykład jak napiszemy, czy mamy ją wysyłać natychmiast. Ja preferuję wysyłanie natychmiastowe i takie ustawienie pozostawiam. Kopię do siebie, nie. Wyślij kopię wiadomości do siebie. No, to nie ma co tłumaczyć. Mam ustawione, żeby nie wysyłać do siebie wiadomości, żeby niepotrzebnie nie generować dodatkowych kosztów. Dołącz podpis, nie. 4 z 5. Dołącz podpis, czyli tak zwana stopka. Tutaj jest zaznaczone, że nie, ale my sobie stopkę dołączymy. Wybierz. Dołącz podpis, zaznaczone nie. 2 z 2. Dołącz podpis. Tak, 1, 2, 3, dołącz podpis, tekst, duże. I od razu po wybraniu pozycji tak, otwiera nam się okienko edycyjne do wpisania tekstu. To, co jest w tym miejscu najistotniejsze, to to, że zanim zaczniemy pisać jakiś tekst, który chcemy, aby był w stopce, warto jest zrobić sobie dwa entery. To po to, aby później, jak odpowiadamy komuś albo w ogóle otwieramy nową wiadomość, żebyśmy mieli miejsce, w którym od razu możemy zacząć pisać treść naszego e-maila. Tak więc ja naciskam sobie gwiazdkę, paragraf końcowy, aby wybrać paragraf końcowy. Piotr, dołącz podpis, tekst, duże. I jeszcze raz może. Paragraf końcowy. Tak. Okno Witek, Piotr. I teraz możemy sobie pisać dalej. Zobaczymy, czy mamy słownik włączony, czy nie. Małe. Czy duże. Nie mamy i nie można, więc piszemy. P, N, N, E, O, W, X, Y, D, P, R, A, W, J, H, I, A, N, spacja. Pozdrawiam. Spacja, paragraf końcowy, wybierz. Przejście do nowej linii. Dobra. Mamy stopkę wpisaną. Taka nam odpowiada. Pozdrawiam. Piotr Witek. I dajemy klawisz OK. OK. Dołącz podpis, tak. 4 z 5. Ostatnią opcję. Alerty nowych e-mail włączone. Alerty nowych e-mail. I to zostawiamy sobie włączone. To jest sygnał przechodzących wiadomości. Wracamy sobie z powrotem w obrębie menu ustawień klawiszem F2. Wróć. Ustaw użytkownika 2 z 4. Ustawienia pobierania 3 z 4. Ustawienia pobierania to jest trzecia pozycja. Sprawdźmy, co jest w środku. Wybierz. E-mail do pobrania tylko nagłówki. 1 z 2.
e-mail do pobrania. Tutaj możemy sobie wybrać, czy na przykład, aby nie generować kosztów, będziemy pobierać tylko wiadomości, nagłówki wiadomości z serwera, a później tylko te maile, które nas interesują. Mnie osobiście nigdy nie chce się tak bawić, więc tutaj z tych trzech dostępnych opcji wybieram sobie zawsze e-mail i załączniki. Tu oczywiście można wybrać opcję jeszcze e-mail i określić rozmiar wiadomości, tak żeby na przykład nie dostawać za dużo załączników i tak dalej, no bo prawda, jeśli ktoś nam wyśle kilkumegową paczkę na telefon komórkowy, a my akurat mamy możliwość korzystać tylko z połączenia GPRS, no to strasznie długo by trwało pobieranie samych takich wiadomości. E-mail do pobrania, wiad, załączniki, przestrzeń. Ale ja zawsze wybieram e-mail, wiadomości e-mail i załączniki. Naciskam klawisz F1, potwierdzając okay. Mój wybór. E-mail do pobrania, wiad, załączniki, 1, 2. Liczba pobieranych. 2, i 2. Tu możemy określić liczbę pobieranych. Liczba pobieranych domyślnie ustawiona jest na 30. Już to sprawdzimy. Skrzynki odbiorczej 30. 1 z 1. Dokładnie tak, 30 wiadomości, tak więc nie oszukałem was. Liczba pobieranych 2 z 2. I wracamy znowu do menu ustawień. I ostatnia pozycja. Automat pobieranie 4 z 4. Automatyczne pobieranie. No tu już opcje do ustawienia wedle uznania. Każdy z nas musi sobie zadecydować, czy chce, aby jego telefon pobierał automatycznie pocztę elektroniczną, czy nie. Ja mam ustawione domyślnie, że nie, więc nie będę tego zmieniał. Wracamy klawiszem F2. Wróć. Okno skrzynka pocztowe. Witek Piotr 1 z 1. Wróć. Okno e-mail. Skrzynki pocztowe. I całkiem możemy wyjść z ustawień. E-mail. 36. E-mail. Wróć. Okno wiadomości. Witek. Piotr, teraz jesteśmy z powrotem w folderze wiadomości na mojej skrzynce pocztowej, która nazywa się Witek Piotr. Jak odebrać pocztę? Przede wszystkim musimy się z naszą skrzynką połączyć i możemy to zrobić albo wybierając odpowiednią pozycję z menu pod klawiszem F1, albo po prostu wystarczy, jak wejdziemy sobie w ten folder skrzynki Witek Piotr, robiąc to oczywiście klawiszem wyboru. Wybierz. Okno Witek Piotr. Zakładka 37. Brak wiadomo łączyć ze skrzynką pocztową. Najpierw usłyszeliśmy, że Agatka powiedziała brak wiadomości e-mail i zaraz zadała nam pytanie, czy chcemy połączyć się z naszą skrzynką pocztową. No powiedzmy, że my chcemy połączyć się z naszą skrzynką pocztową, więc naciskam klawisz F1. Tak. I w tym momencie będziemy poproszeni o wybór punktu dostępu. U mnie punkt dostępu do internetu nazywa się internet i zanim przejdziemy dalej, o tym kilka słów. Każdy z nas powinien mieć skonfigurowane w swoim telefonie połączenia internetowe. Ponieważ tych połączeń internetowych jest parę typów, i dla większości śmiertelników sama konfiguracja może przypominać trochę jakieś tajemne zaklęcia czarnej magii. Operatorzy komórkowi często wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom i na stronie chyba każdego operatora znajduje się taki kreator do konfigurowania ustawień naszego telefonu. Tak więc wchodzimy sobie na stronę naszego operatora, jeśli jeszcze nie mamy skonfigurowanych połączeń internetowych. Odnajdujemy taki kreator. W takim kreatorze wpisujemy, jaki posiadamy model telefonu, jakie ustawienia internetu nas interesują, czyli co my chcemy zrobić z naszym telefonem, w jaki sposób go używać, z jakich połączeń internetowych korzystać. Oczywiście najwygodniej jest zaznaczyć tam wszystkie możliwości, jakie daje nasz telefon. I później naciskamy przycisk wyślij i nasz operator wysyła do nas tak zwanego SMS-a konfiguracyjnego.
gdzie po jego otwarciu musimy wprowadzić kod. To w zależności od operatora. Te kody są różne, ale najczęściej 1, 2, 3, 4. I po wpisaniu kodu taki SMS konfiguracyjny sam skonfiguruje nasz telefon bez jakiejś tam naszej wielkiej ingerencji w jego wnętrzności. Później będziemy sobie mogli, tak jak w tym przypadku ja, wybierać punkt dostępu. W tym momencie interesuje mnie punkt dostępu internet i na tej pozycji internet będę naciskał klawisz F1. Wybierz łączenie ze skrzynką pocztową Witek Piotr. Ja wyciszę Agaczkę. Jak będą jakieś e-maile, zobaczymy, czy przyjdzie, czy będzie jakiś odgłos nowej wiadomości. Jak usłyszeliśmy, przyszła jakaś nowa wiadomość. Specjalnie wyciszyłem Agatkę, ponieważ jeśli TOX nie jest wyłączony, to telefon tylko i wyłącznie wibruje i jest takie ciche piknięcie. Nie wiem, czy wibracje było słychać, ale możecie mi zaufać. Telefon wibruje i jest wtedy takie charakterystyczne piknięcie. Sprawdźmy, kto to do nas napisał. TOX. Nieprzeczytane tyflo, podcast, mniejsze tyflo, podcast, małpa, GO2.PL. Większe pozdrowienia od Tyflo Podcastu, 1 z 1. Jak widzimy, mamy pozdrowienia od Tyflo Podcastu. Otwórzmy sobie tego maila, klawiszem wyboru. Wybierz. Otwieranie 0%, okno e-mail, zakładka 1 pierwsza, od, tekst, Tyflo Podcast. Idziemy sobie strzałeczką. Najpierw mamy informację, od kogo jest e-mail. Witamy. Wszystkich zapraszamy na nasz portal www.tyflopodcast.net. Pozdrawiamy, redaktorzy tyflopodcast.net. Jak widzimy, dałem tylko strzałeczkę w dół i w tym momencie cały e-mail został mi odczytany. Jeśli ja bym chciał odpowiedzieć na tego maila, wystarczy, że wcisnę klawisz wyboru i dostanę wtedy podstawowe opcje. Jeden z cztery. Pierwsza pozycja to otwórz link, ponieważ w mailu naszym znajduje się link do serwisu tyflopodcast.net. Możemy go otworzyć. Możemy odpowiedzieć, przekazać dalej lub usunąć. Powiedzmy, że my chcemy najpierw odpowiedzieć, to jest pod menu. Rozwijamy nadawcy przez MMS-a lub wiadomość audio. My odpowiadamy nadawcy, bo chcemy sobie napisać maila. Okno e-mail duże. Po otwarciu wiadomości domyślnie znajdujemy się na pozycji temat. Możemy sobie temat oczywiście przeczytać. Pozdrowienia od Tyflo Podcastu. Jakbyśmy poszli strzałką w górę, mamy informację dla, czyli dla osób korzystających z programu Outlook Express. Tu jest okienko analogiczne do DW, do wiadomości. Jakbyśmy chcieli jeszcze do kogoś przesłać daną odpowiedź, jakbyśmy szli jeszcze strzałką w górę, to dochodzimy do adresu e-mail. Nas interesuje treść maila, więc musimy przejść przez pole temat. Pozdrowienia od Tyflo Podcastu. Duże. I w tym momencie jesteśmy już na samym e-mailu. I jak widzimy, mamy tutaj dwa wolne pola, które wcześniej stworzyliśmy enterami, wpisując stopkę. Później mamy stopkę. Pozdrawiam. Piotr Witek i poniżej znajduje się wiadomość oryginalna. Temat. Pozdrowienia od Tyflo Podcastu. Od Tyflo Podcast, mniejsze tyflo. I tak dalej, i tak dalej. I tam jest cała ta wiadomość oryginalna. No ale ponieważ my chcemy po prostu odpowiedzieć, to idziemy nad naszą stopkę. Piotr Witek. Pozdrawiam. Puste. I tu już normalnie możemy pisać, nawet z użyciem słownika T9. Małe. Ze słownikiem. Duże. Według. Cis. Witam. 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 Kropka. Przecinek. Wyszynnik. Wydajnik. Wykrzyknik. Spacja.
Ekspansja. Paragraf końcowy. Wybierz. Okno e-mail. Tekst. Według. Ża. Wice. Wiadomości. 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 Z. Zo. Fot. Dotąd. Dotar. Dotarł. Dotarła. Dotarła. Kropka. Spacja. D. D. Z. E. W. Dwie. Dzieł. Dzieł. Dziękuj. Dziękuję. Dziękuję. W. Za. Za. O. Na. O. Mail. Mail. Kropka. Spacja. Wiadomość dotarła. Witam. Wiadomość dotarła. Dziękuję. Za mail. Puste. Pozdrawiam. Piotr Witek. Jak widzimy, e-mail udało nam się napisać. Teraz, aby go wysłać, wystarczy, że wciśniemy klawisz wyboru. Wybierz. Wyślij 1 z 3. I mamy pozycję wyślij jako jedną z jako pierwszą. Dodaj odbiorcę. 2 z 3. Możemy dodać odbiorcę do naszej książki telefonicznej. Staw od menu 3 z 3. I możemy tutaj wstawić załącznik. Wybór załączników jest dość duży. Zdjęcie. 1 z 6. Zdjęcie. Plik audio 2 z 6. Plik audio. Automatycznie jesteśmy wtedy przełączani do galerii. Plik wideo 3 z 6. Plik wideo. Notatka 4 z 6. Notatkę. Inne 5 z 6. Inne. Szablon 6 z 6. Lub jeden z ustalonych wcześniej szablonów. Wyślij 1 z 3. No i chcemy po prostu wysłać naszą wiadomość. Dajemy klawisz wyboru. Wybierz. Wysyłanie e-mail. Wysyłanie e-mail 0%. Okno punkt dostępu. Internet. Wybieramy 1, ponownie punkt dostępu internet. I nasz e-mail jest wysyłany. Jak tylko e-mail się wyśle, możemy naszą otrzymaną wiadomość po prostu sobie usunąć. Okno skrzynka odbiorcza. Zakładka 1 z 7. Nieprzeczytany SMS. O, tu w międzyczasie dostałem jeszcze, widać SMS-a, więc to zamkniemy tutaj sobie skrzynkę odbiorczą. Przejdziemy jeszcze raz do skrzynki pocztowej. Okno Witek Piotr, zakładka 37. Wysła połączyć ze skrzynką pocztową. Nie trzeba nas na razie łączyć, bo już połączeni byliśmy. Teraz, jeśli chcemy usunąć wiadomość, wystarczy, jak na samej wiadomości naciśniemy klawisz C, czyli klawisz kasowania. Okno usuń wiadomości tylko telefonu. I teraz mamy do dyspozycji dwie opcje. Tylko z telefonu, wtedy nasza wiadomość pozostanie na serwerze naszej skrzynki pocztowej. Telefonu i serwera. Lub możemy usunąć z telefonu i z serwera. I ja preferuję oczywiście tą drugą opcję, no bo po co mamy zostawiać jakieś wiadomości na serwerze, ale jeśli ktoś na przykład chce tylko śledzić wiadomości, które otrzymuje na skrzynkę pocztową, a później po powrocie do domu tak czy siak będzie je odbierał przy pomocy domowego komputera, to oczywiście wystarczy, że usunie wiadomości tylko z samego telefonu. Ja wybieram tą drugą opcję. Wybierz. Usuwanie wiadomości. Okno Witek Piotr. Wiadomość została usunięta, chociaż ona pozostaje w skrzynce pocztowej, pozostaje tutaj do momentu, aż znowu połączymy się z naszą skrzynką pocztową. Jak to zrobić, nie wykorzystując samej możliwości tuż po wejściu do skrzynki pocztowej? Wystarczy wtedy z opcji wybrać pozycję połącz. 1 z 14, utwór wiadomość, od menu posłuch. 1 z utwór wiadomość, słuchaj, 3 z 14, połącz, 4 z 14. Połącz. Wybieramy pozycję połącz. W tym momencie znowu jesteśmy pytani o punkt dostępu. Punkt dostępu, internet. Wybieramy punkt dostępu, internet. Łączenie ze skrzynką pocztową. Jesteśmy łączeni ze skrzynką. Po połączeniu oczywiście, jeśli będzie jakiś e-mail, to on do nas dotrze. Żadnego e-maila nie było. Ja teraz, żeby pokazać wam, że ta wiadomość, pomimo tego, że tu jest odczytywana, ona znika, wyjdę, czyli zamknę skrzynkę i
Wejdę tutaj ponownie, aby przekonać się, czy wiadomość naprawdę zniknęła. A więc wychodzimy. Okno wiadomości, Witek, Piotr 4 z 8. I wchodzimy z powrotem do naszej skrzynki pocztowej, klawiszem wyboru. Wybierz okno Witek, Piotr, zakładka 3 z 7. Brak wiadomości, połączyć ze skrzynką pocztową. Usłyszeliśmy, że brak wiadomości. Zademonstruję jeszcze jedną rzecz, ponieważ nie zawsze, tu się połączymy, tak. Nie zawsze po wyjściu ze skrzynki pocztowej nasz telefon będzie się rozłączał z naszą skrzynką, więc po prostu będziemy się mogli rozłączyć sami. Dokładnie w ten sam sposób, jak się łączyliśmy, czyli z opcji. Zakładka 37, opcje. Wybieramy pozycję rozłącz. Rozłącz. Proszę bardzo. Rozłączanie. I w tym momencie jesteśmy rozłączeni. Możemy spokojnie naszą skrzynkę pocztową zamknąć. Skoro wysłaliśmy odpowiedź na konto Tyflo Podcast, możemy sprawdzić na komputerze, czy dotarła ona do odbiorcy. W tym celu na komputerze przełączam się na mój program pocztowy. Skrzynka odbiorcza Outlook Express. I odbierzemy sobie wiadomości tylko z tego jednego konta, które nas interesuje. Tyflopodcast.net. Czyli tyflopodcast.net. I sprawdźmy, czy wiadomość dotarła. Był sygnał nowej wiadomości. Umrak. Piotr Witego, D.P. Pozdrowienia od Tyflo Podcastu 2009-12. Widzimy odpowiedź. Tutaj dość charakterystyczna rzecz. Wysyłając wiadomości z telefonu komórkowego, nie jest dodawany przedrostek RE, a właśnie ODP, czyli odpowiedź. Otwórzmy sobie tą wiadomość. Enter. Od. Piotr Witek, temat ODP, pozdrowienia od Tyflo Podcastu. Witam USA Y, O, U, R, Reading Gestorat, H, E. Tutaj Jaws troszkę zaciemnił obraz, ale już wskakujemy na górę e-maila. Witam. Witam. Wiadom dotarła, dziękuję za mail. Blank. Pozdrawiam. Piotr Witek. Blank. Wiadomoryk. Jak widzimy, jest nasz e-mail bez problemu napisany. Poniżej znajduje się wiadomość oryginalna, tak jak mogliśmy to przeczytać na naszym telefonie. W ten sposób możemy prowadzić każdą korespondencję z wykorzystaniem naszego telefonu komórkowego. Jak widzimy, nie jest to specjalnie skomplikowane, jeśli wie się już, jak konto należy skonfigurować. Tak więc mam nadzieję, że coraz więcej spośród Was będzie w tej chwili mogło korzystać z poczty elektronicznej w sposób mobilny. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania, oczywiście zapraszam. Kontakt do mnie odnajdziecie poprzez portal www.tyflopodcast.net w dziale autorzy lub poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. I zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.